Kolejna jednostka z OSP gminy Zebrzydowice ma nowy wóz bojowy. W piątek 6 września strażacy, mieszkańcy oraz władze gminy pojawili się na placu zamkowym, by obejrzeć samochód z bliska. Dzisiaj wyjątkowa okazja, możemy podziwiać nowy nabytek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pończycach Małych, nowy samochód marki MAN. Z tej okazji przyjechały nasze pozostałe samochody ze Straży Pożarnej w Zebrzydowicach, w Kaczycach i w Marklowicach, no bo faktycznie okazja wyjątkowa, więc cieszmy się tą chwilą i wszyscy strażacy świętują razem ze strażakami z Kończyc Małych. Duże gratulacje dla tych wszystkich, którzy w poprzedniej kadencji przyczynili się do pozyskania środków na ten średni samochód bojowy, bo dofinansowanie pochodzi z programu Interreg Polska-Słowacja, także serdeczne podziękowania dla naszych partnerów ze Słowacji. Pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy. A to, że samochód miał być w przyszłym roku, a jest jednak zakupiony tegoroczny, to już zasługa decyzji Rady tej kadencji, dlatego też i bardzo serdecznie za to dziękuję i no możemy już o kilka miesięcy wcześniej być bezpieczniejsi dzięki temu, że mamy nowoczesny samochód w Pończycach Małych. Z placu zamkowego nowy wóz bojowy w towarzystwie zaprzyjaźnionych jednostek przejechał do OSP Kończyce Małe, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie pojazdu. Po części oficjalnej druhowie zaprosili zgromadzonych na drobny poczęstunek w ogrodzie remizy w Kończycach Małych. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków unijnych.